rzeka Czoby. W jej malowniczej dolinie niespiesznie toczy się codzienne życie dzikich mieszkańców najstarszego rezerwatu przyrody w Botswanie. Rozległe rozlewiska, liczne wyspy, bagna, rwąca momentami woda, nie znika nawet w porze suchej. Żywi i chroni zwierzęta Afryki. Lilie wodne, dzienne i te nocne, rozkwitające po zachodzie słońca, tworzą malownicze łąki na Czobę. Rozlewiska Czobę porastają wysokie trawy. To doskonałe schronienie choćby dla ridboka czy bawoła afrykańskiego, zaliczanego do tak zwanej Wielkiej Piątki Afrykańskiej. Ten bawół nigdy nie dał się udomowić. W tej części rzeka stanowi granicę między Botswaną a Namibią. Narodowy Park Czobe jest domem dla 120 tysięcy słoni. To największa populacja tych olbrzymów w Afryce. Słoń afrykański sawannowy to największe zwierzę na Ziemi, a też największy ze wszystkich ssaków mózg i 3 razy więcej neuronów niż człowiek. Może stąd bierze się jego doskonała pamięć, nie tylko topograficzna. Słonie rozpoznają też ludzi, a nawet plemiona, z jakich pochodzą. Uczą się przez całe życie. Dlatego stado zawsze prowadzi najstarsza słonica. Doskonale odczytują emocje, także i te ludzkie. Przejawiają też uczucia wyższe. Jak widać, uwielbiają swoje towarzystwo. Duże uszy pełnią funkcję wentylatora, a błoto chroni ich delikatną wbrew pozorom skórę przed promieniowaniem słonecznym. Długi nos potrafi zassać 14 litrów wody jednorazowo. Mają też najlepszy węch wśród zwierząt. Drapieżne krokodyle nilowe leniwie wylegują się na brzegu,
są cierpliwe, czekając na ofiarę. Jednak to nie one są najbardziej niebezpiecznymi zwierzętami w dolinie. Te oto przeważnie roślinożerne, niepotrafiące pływać olbrzymy, bywają bardzo agresywne. I choć przypominają nadmuchane pontony, to na swoich krótkich nóżkach biegają szybciej niż ludzie. Hipopotamy zabijają więcej ludzi niż lwy, słonie, lamparty i nosorożce oraz bawoły razem wzięte. Skąd u nich taka agresja? Mawiają, że czasem dopuszczają się kanibalizmu.